Witajcie, tu Pejczyk i Paulik. Kolejna adwentowa degustacja. Już się powoli zbliżamy do końca. Raptem 3 piwka nam zostały. Numer 22. Całkiem w rogu się tu ukrył. Musi tak głęboko sięgnąć i mało butelczyna się wyrawił. Jakiś taki bulk porter. Bulk. Italian craft beer, a to faktycznie. Jakże był na urlopie, że na lotnisku się takie coś widział. Bo to kalendarz rzekł około cały rok praktycznie i co się tam trafiło, to do skrzynki było. Którym lotnisku? To było Bergamo. Bergamo. Północ. No, północne Włochy, no faktycznie pisze tu po włosku i po angielsku. Pewnie to przeczytaj, się bawi obeznany w językach. Które chcesz, angielski, no, włoski? Nie wiem, no. Conservare un lungo, fresco de riparo, dalle luce, bere responsabilmente. No, ale co to znaczy? No, tu można. Storing cool, dark place, drink responsibility. No. Responsibly. Ja? No, a po naszemu? A po naszemu, no. No, przechowuj w zimnym. Przechowuj, no, ciemnym. No, to było. Przede wszystkim pij odpowiedzialnie. No, to dobrze, to pijemy odpowiedzialnie, bo jedne na pół. Ingredienti, aqua, malto orzo, lupolo, woda, słód, drożdże. Chmiel, drożdże. Chmiel i drożdże, no. Skład taki, no, ubogi, no. No, taki normalny. Ale te piwo mają 5,8%. Właśnie, 5,8%. Czy jakiś taki oszukańczy porter, nie wiem. Albo na włoską nuta robiony, nie wiem. Nie obejrzymy, craft porter. Bo to może nie jest porter bałtycki, no porter włoski, co? Myślę, że porter włoski, bo to nie ma ani jednego słowa o Bałtyku. No nie wiem, to może... Ale barley malt no from EU. Obejrzymy. Kapsel taki ładny, paje do kolekcji. A co się tu pod tym piwem kryje? Ale no też taką, nic nie napisali na temat smaku. Taką odmiana będzie, obejrzymy, czy to się... Czy Włosi umią w portery, czy... No właśnie. Bo to tak, no, jak tam kraftowo, czy tu pachnie? No, pachnie tak bardziej takim koźlakiem, coś takiego. Tak, chociaż nie jest taką nuta porterowa jakby, nie? Inaczej niż takie te portery, ale ładnie, nie? Przyjemnie, nie? Nie coś tak chlebowo, coś takiego. Ale taki lekki, no w porównaniu do... Wczorajszego, nie ma takiej, no wiadomo, nie ma takiej śliwki, no. Ale tak nuta takiego chleba przypiekanego, coś takiego się tu pojawił. Oj, jest ciemniutkie, oj, co trochę tu urodziło. Ale piana się ładnie utworzyła, kolor, no to ławicie jak na... No jest bardzo, bardzo ładny. Jak w takim stylu i szopie, no to... Na pewno estetycznie wygrywał. No. I ciemno, bardzo ciemno. A tu jest zapach jakiś taki inny, nie? No, taki. Jakby już tego nie albo było. Albo taki do stoutu, tak. Chyba tak bliżej do stoutu. No. Dziwny taki, no. Jakiś taki, jakby to określić. Jak cały dzień z portery pijesz, to potem coś inną nuta, tak ciężko wyczuć. Taką wyraźną kawę, wyraźną paluność. Jestem mu blisko do stoutu, ale jednak jest to troszkę więcej niż stout. Ale jest to tak... I? A tam taką paluność i taką kawa tak tu uderzył, nie? Czekoladową, nie taki bardzo... Nie ma tu żadnych takich owocowych, żadnych takich złożonych. Nie, takie... Nie. I gorycz taką na końcu się pojawiał, nie? A taką gorycz? Właśnie kawowo. No, takie. Coś takiego. Bardziej takie. No nie, ale jest ciemna bardzo. Jest tam... No barwą to na pewno, no, i piano to też wygrywał, ale tak. 5-8 alkoholu, no. No jest. Nie jest taki porter bałtycki na pewno i no porter taki... Porter, no. Porter, taki... W innym stylu, na... Porter wenecki. Italiańsko nuta robiony. Ale... No, ale to podchodzi, nie? Tak. Ale jest takie przyjemne, takie... Wieczorkiem sobie wypić. No. Takie nie za...
Nie za mocno, tak w tle, ładnie się wpasuje. No ale czegoś mi tu brakuje, nie? Takie. No. Bo już takie porcery bardziej dojrzałe, takie pełniejsze. Mm. A to jednak jest taka leciutko wersja, ani tak. To jest takie. Między stoutem a porterem coś takiego. I jednak no. Na pewno to w czyjeś gusta trafi, ale nie, ja wolę takie bardziej takie solidniejsze takie. No, to jest taka klasa lekko. Inna wersja, widzisz? To tak no. Do kalendarza no wziął rzech, ale. Bo ja nie pisał porter bałtycki. No i pilnował porter. No. No ale tak na cieplejsze dni. Italiński. Na cieplejsze dni to szybciej może, już taki. Może Włosi są tak do takiego czegoś takiego. Bardziej przyzwyczajeni. Mhm. Na pewno jakoś miło odmiana. Na pewno nie jest to jakiś taki, nie wiadomo, jakiś ice inu. No nie. Widać, takie. Że był tu zamysł i bardzo dobrze wykonane. Dobre włoskie kraftowe piwko. No. Prost i widzimy się arrivederci. Jutro.